pierwszy turniej karaoke o Puchar Browaru Zamkowego Cieszyn już za nami. To były prawie 3 rozśpiewane miesiące. Najpierw odbyły się eliminacje, później ćwierćfinały, półfinały, aż wreszcie przyszedł czas na wielki finał. O tytuł mistrza karaoke, puchar i nagrodę pieniężną walczyło 6 osób. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła 18-letnia Kamila Kiecoń z Ustronia, która otrzymała także nagrodę publiczności. Ja tutaj przyszłam tak w sumie z ciekawości. Potem była fajna zabawa, a teraz na finale naprawdę duża rywalizacja i pierwszy raz się tak wiecie stresowałam jak dzisiaj. Mam nadzieję, że za tą nagrodę, którą dzisiaj dostałam, będę mogła wydać moją pierwszą piosenkę. Takie jest moje największe marzenie i myślę, że się w końcu uda. Przyznano także nagrody pieniężne za drugie i trzecie miejsce. Na tym jednak nie koniec. W styczniu odbędzie się koncert finalistów. Prawdopodobnie wystąpią również podczas Święta Trzech Braci. Występy uczestników oceniali i komentowali Karolina Andrzejewska, Sebastian Riedel i Michał Borowiec. Na co jurorzy szczególnie zwracali uwagę? Na całokształt. Każdy z zawodników, że tak powiem, musiał pokazać swoją osobowość. Oprócz tego, że ocenialiśmy ich walory wokalne i techniczne, co potrafią na obecnym etapie swojej drogi, że tak powiem, wokalnej, no to oprócz tego też ruch sceniczny, tak, interpretacje, wszystko po kolei. Natomiast okazuje się, że nawet w takich konkursach śmiesznych, gdzieś w klubach, karaoke i tak dalej, mogą się znaleźć bardzo fajne brylanciki takie do oszlifowania, z których, kto wie, może coś po prostu będzie. Sporo tych osób jest dosyć młodych, także jeszcze może coś na rynku muzycznym zdziałać. Chociaż sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest bardzo ciężki chleb i obecnie jest bardzo trudno zrobić coś takiego spektakularnego na rynku muzycznym, jeżeli chodzi o Polskę. Ja na przykład zwracałam uwagę przede wszystkim na emocje. Dla mnie to jest najważniejsze kryterium, prawdę, bo artysta musi przekazywać to, co czuje i publiczność musi też poczuć razem z nim utwór, tekst. Kamila wykazała się naprawdę bardzo dobrą techniką, pracuje nad sobą, to słychać. Zaskakujące było to, że w ostatnim utworze wszyscy uczestnicy naprawdę pokazali power i otworzyli głosy, otworzyli siebie tak naprawdę. Pokazali jakąś prawdę i szkoda, że w ostatnim utworze, ale odkryliśmy chyba kilka naprawdę fantastycznych głosów. Wydaje mi się, że moi koledzy z jury się zgodzą. O krótkie podsumowanie pierwszej edycji turnieju poprosiliśmy współorganizatora tego wydarzenia. Poziom był nieoczekiwany. W zasadzie już od eliminacji było. Poziom był taki, który na karaoke można by się nie spodziewać. Ćwierćfinały, półfinały to już było wow, no jak koncerty gwiazd. W finale trochę jednak zeżarła trema, za bardzo trochę niektórzy się starali może, ale przede wszystkim trema, stres ogromny, jednak jak była kasa, jak były prawdziwe gwiazdy, takie naprawdę najwyższego formatu, które jeszcze oceniały na głos wykonania, niektórych pożarły, ale mimo wszystko moim zdaniem również wygrali ci, co mieli wygrać, no, którzy naprawdę dzisiaj pokazali to, że nie boją się tego mikrofonu, że mikrofon im się należy. Po sukcesie pierwszej edycji organizatorzy już zapowiadają kolejne. Póki co każdy może wziąć udział w czwartkowych spotkaniach z karaoke w browarze. Karaoke będzie trwać dalej, także w każdy czwartek dalej zapraszamy do Browaru Zamkowego Cieszyn pośpiewać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.